sometimes and then you don't. You thought I would stay, well then I won't. I wanna keep you warm. Po takiej nocy też trochę śmierdzi, to trzeba przyznać akurat, ale chwila się wywietrzy i jest dobrze. Także, no wiadomo, duża ilość kurek niosek na małą powierzchnię po nocy ciągłego siedzenia, więc wiadomo jak jest, nie? No, także tak to wygląda i czekam na szkórki. Zacznę nosić jajeczka. Jesteśmy u gęsi, u kaczek. Widzę, że gęsi są tam, kurczę, przy drzewku, także cicho. Idziemy zobaczyć, czy żyją, bo tak wyglądają, jakby kurczę tam nie żyły. Dobra, także spadamy zobaczyć, co u nich. A nie, są gęsi tutaj, to co ja tam widziałem, kurczę. Patrzcie, gęsi są tutaj, cztery. Wszystkie, kaczki też są wszystkie. A, Śnieżka tam idzie, kurczę. Nie wiem, czy widzicie. Śnieżka tam leżała. A ja mówię, co za gęsi, kurczę, tam leżą. No, Mercy na wyspie. Oczywiście musi tam zobaczyć wszystko, co i jak, ale nie no. Różnica teraz u kaczek jest, powiem wam, że zauważalna, nie? Myślę, żeby wpuścić trochę tego tlenu do stawu. Wpuścimy trochę tej wody. Znaczy nie wody, tylko tlen dla rybek, nie? Żeby trochę się napowietrzyła. Ta woda, o. Ostatnio właśnie miałem komentarz, że po co ja im z stawu, że tą brudną wodę. Racja, jak tu miałem wąsi, mogłem im nalać czystą, no. Merci. Myślałem, że wpadnie do stawu. Ojej, ta jest dobra. No, także tu zaraz inaczej to wygląda, nie? Zaraz inaczej. Tak właśnie to u gęsi wygląda i u kaczek. No, co gąski na stawie, jeszcze ładna pogoda, to możecie, nie? Chociaż one chyba cały rok będą, co? Kaczki to cały rok chyba, nie wiem jak gęsi, ale wydaje mi się, że kaczki to generalnie cały rok. Siądę sobie na ławeczce, zaraz dam im jedzonko, wodę, wszystko mi po przyborze. No i tak to właśnie u nich tu wygląda. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. My hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You love. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You love. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready. To you, here's your time to shine. Show me what you can do. Make a move. Dobra, jestem z jedzonkiem. Mam jedzonko tutaj dla gęsi, ale trochę sypnę tutaj rybką. Chociaż troszeczkę z dwóch rąk mi łatwiej jest, no ale chcę wam pokazać trochę. Także zaraz im trochę jeszcze więcej sypnę. No i gąski mają jedzonko, także dzisiaj jeszcze muszę jechać po paszę, daniosek. Dla niosek w sumie i dla kur wszystkich, bo nie wiem, czy z tej nutreny będę kupował. Ona mi
Nie wiem, może będę mieszał tą nutrenę z tą i tak chyba zrobię nutrenę z tą paszą dla niosek, bo ta pasza dla niosek też fajnie się spisuje. No i tak, i lecimy do góry. Zakręcimy tylko wodę i można iść do góry. Dobra, mam tutaj resztki w postaci jakichś różnistych, ale nie dam tego nioskom. Nie, te dam skorupki nioskom, bo to są od ich jajek, ale tamtym nie będę dawał, no bo nie wiem w sumie, czy to mam, ale nie, wolę dać tym, a te wszystkie resztki dam tutaj właśnie tym w odchowalniku, żeby one sobie też coś pojadły. Myślę, że wezmę jakieś, kurczę, nie patelnię, ale taką miskę, dosyć fajne to będzie, i tutaj damy te wszystkie resztki po prostu. Czekajcie, te większe tutaj. Kurczę, tylko tego tu za dużo jest. Czekajcie. Niech one też sobie coś pojedzą, nie? I tak, arbuza można im dać, żeby sobie pojadły. Co tu jeszcze jest takiego? No w sumie to idziemy dać do odchowalnika. No dobrze, i jesteśmy w odchowalniku. Kurki mają jedzonko. Widzę, że jedzenia nie mają w postaci ziarna i paszy. I tak się zastanawiam, bo tutaj jedna... No właśnie, kurka tajemnicza. Gdzie ty mi tam jesteś, co? Nie wiesz, że tutaj nie można być? Czy ty tego nie wiesz? Co, kurka? Kurka? No musisz stąd wyjść. Nie ma tu czasem innej jakieś? Nie, tylko ta. No dalej. Wejdź mi na rączki. Wejdź mi na rączki. O. Dobra. Mamy tutaj na... Nie skacz tylko. Dobra. Mam ją tutaj. No i masz lecieć. Leć, kurka. O, dobra. Także muszę tą drabinę zdecydowanie w drugą stronę. No teraz nie zejdę, ale czekajcie, inaczej muszę tą drabinę postawić, bo no one mi zaraz, wiecie, będą wszędzie latać, nie? No dobra. Także drabinę dam bardziej pionowo i już sobie nie poradzą, myślę. No, ale kurka tam była. Resztki mają, zobaczymy, jak te resztki, kurczę, czy im się spodobają te resztki, czy nie. No muszą nowych smaków próbować. Okej, okay, idę dla nich po ziarno. No dobrze, więc nioski dostały tutaj skorupki, jedzą ładnie, tu dużo witamin, wapna, no i oczywiście resztki, także typu pomidory, arbuzy, ogórki, jakaś cytryna, także wiele minerałów. Dobra, lecimy dalej. Jestem u, kurczę, u silek, już się dobierają do jajeczek. Gdzie obią mnie tutaj ładnie sobie chodzą. Tutaj mam dla nich szpinak. Nie wiem, czy one to pojedzą, czy nie. No, ale wysypię im, najwyżej nioskom dam. No, ale tutaj to jest jajeczko. Także dam im jajeczko, tylko... Ej, ale wyłaź mi... No co za głupie. Z miski mi musicie wyjść. No i pytanie, czy to jest brachma, czy to jest kochin, kurczę. Bo nie wiem. Naprawdę nie wiem, no bo nie jest kręcona, a wydaje mi się, że tylko kręcone kuchiny zamawiałem. Lokowane. Ale dobra, no zobaczymy. Nie, no chyba jest ten, chyba kochin jest, no. Bo nie ma tu takich z tyłu tych. Ale nie wiem, to jest nioska. Dobra, wezmę im to, wysypię. Jak jedzą ładnie, patrzcie. Wszystkie tu są, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
czy... czekajcie, no wszystkie. Kogoś mi jakby brakuje. No nie, no tak, takie małe stadko jest, kurczę. Kogucik, tam masz jedzonko. Tam masz jedzonko, no właśnie tam. To wezmę sobie, bo jest tego dużo. Jeszcze dam trochę tym malutkim kurczaczkom. I zobaczę, co mi zostanie, to dam im później po prostu. A ja muszę najpierw znaleźć te malutkie iskraki. Trochę seramum oczywiście. No dobrze, więc witam was wieczorkiem. Jestem, przepraszam was, że nie miałem z wami w kontaktu jeszcze za dnia. Ale... no i tak, i serama usiadła, kurczę, powiem wam. Kogucik, cztery małe, tamte młode. Ojeju, a co one tak rozsypują te jedzonko? Może one są za małe, żeby jeść tą pszenicę? W ogóle dajcie znać, jakie kury od jakiego wieku są w stanie połknąć jakby całą pszenicę. No i patrzcie, siedzi, kurczę. Siedzi. Siedzi kurka. Siedzi kurka, serama usiadła, jest to dla mnie, no, niesamowite, kurczę, z jednej strony, a tak jak mówię, z drugiej trochę nie wiem, czy to nie jest błąd. Ale dobra, no zobaczymy, kurczę, zobaczymy. Mam taką okazję, więc muszę... Laki, nie wchodź tu. Nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź. Lakuś. Lakuś, lakuś, wyjdź. Co Laki? Co Laki? Ale ty fajny już kotek jesteś. Taki fajny już jesteś kotek, nie? Taki fajny kotek już jesteś. Taki fajny kotek. A ja jestem też, moi drodzy, ciekaw... Jak widzicie, trawka ładnie skoszona. Nie wiem, czy widzicie. Ale jestem, powiem wam, ciekaw. Czekajcie, tutaj też pięknie, fajnie. Już wam mówię, bo nie mogę się znowu wysłowić. Ja jestem, moi drodzy, ciekaw, ile jajeczek będzie dzisiaj. Biorę 4 wytłaczanki, bo nigdy nie wiadomo, kurczę. Wiecie, ile te kurki dadzą. No kurka, nie, wchodzimy. Kurka, cip. Dobra, to jeszcze... Jeszcze ich nie zamykam po prostu. No i tak jak właśnie dobrze, słusznie zauważyliście na live'ie, bo czasami robię live'y, na przykład ostatnio była, wczoraj w sumie. Jak to wy to oglądacie, no to ostatnio. Ale tak jak słusznie zauważyliście, co z tym sznurkiem? W sumie mogę zostać, ale będzie mi przeszkadzał w przejściu, także ja go poprowadzę po prostu wyżej. O ile to będzie dało się, da się. Da się. No, ale jestem ciekaw, powiem wam, ile jajek. Dlaczego? Dlatego, że mam właśnie wczoraj było 40, znaczy wczoraj nie wiem, ile było, ale tak wyszło mi, że 40. No już nieważne. Za dużo gadania, jeżeli chodzi o te, żebym wam teraz tłumaczył. Generalnie z dwóch dni było 79. No a jak to podzielimy, to jednego dnia wychodzi 41,39, nie? No lub inaczej, no wiadomo, nie? Wiadomo, ale jednego musiało po prostu być maks... Nie, inaczej. Jak to było? Jednego po prostu musiało być 40 minimum. Jednego dnia. Czy coś takiego. A czemu ja tu nie dokończyłem zbierać, kurczę? Dlaczego? No jestem ciekaw, ile tych jajek będzie. Jak na razie mamy 10, 14. A tutaj jedno się rozbiło, widzę. Szkoda. Ale śmierdzi to gniazdo. Od tego jajka chyba. Tutaj damy trochę słomy z tego gniazda. O, i zaraz będą czyste jajka już jutro. Tutaj to samo. Dobra. Tutaj jeszcze mamy jajeczka. Okej. Tutaj cyk. Cyk, 20 jajek. Okej, lecimy dalej. Tutaj mamy 4 kolejne. 3 i 4. O, i na przykład patrzcie, takie ubrudzenia, nie? Takie ubrudzenia. Takie. O, no to nie, to widać, że od jajka, bo jest żółte, ale takie na przykład ubrudzenia, to tylko i wyłącznie świadczą o błocie. O, właśnie o tym błocie, a jeszcze trochę tam kurek jest, no patrzcie. O takim właśnie błocie, o brudnym wybiegu.
Także mówię, no to kurczę, czasami jajka są po prostu takie brudne, bo wiecie jak jest, nie? Okej, okay. No i ile będzie kurczę tych jaj? 40? No nie wierzę, powiem wam, nie wierzę. Patrzcie, mamy 33. I tutaj ile mamy? Więcej będzie, 41. Ja. Niesamowite. A powiem wam, że przed wyjściem się pytałem szwagra, już szwagra, zaręczył się. I tak. Pytałem się szwagra właśnie. Kurczę, ta kurka też ma coś z okiem, problem. Pytałem się właśnie szwagra, siostry, ile będzie jajek, niech obstawią. Ja nie wierzyłem w kurki, obstawiałem 36, siostra 39, a szwagier mówi 41. No i patrzcie, jest 41, niesamowite. Powiedziałem mu, że jak nie zgadnie, to nie może dzisiaj jeść jajek. Nie no, ale żartowałem, nie, oczywiście, ale zgadł, patrzcie, może jest dzisiaj jajka. No także taka fajna, wiecie, zawsze rozrywka. Rozrywka, ile mam jajek. No ale ja się cieszę, kurczę. 41 jajek. Niesamowite, naprawdę niesamowite. No, a my spadamy dalej. No dobra, jeżeli chodzi o wnioski właśnie tutaj, to światełka nie macie. O, kładzik pięknie. Światełka nie macie, nie mają kurki. No a co wy, grzędę zrobiliście sobie? No tak, ja wiem, grzęda się wam przyda, nie? Grzędę to wy, wiem, że lubicie, bo kurczę, powinienem wam zrobić. No ale już niedługo będziecie miały nowy kurnik, chociaż na szybko. Nilsson, zostaw kotka. No Nilsson ma takie głupie odpały, powiem wam, kurczę. On nic nie zrobi raczej, ale no, koty już po prostu go nie lubią czasami, nie? To oni są, jest taki męczący. No jak widzicie, kurki sobie trochę pojadły, poskubały, ale co dobre, że no fajne kurki siedzą. Tutaj widzę, że już mają nie dość, także już zeskakują. Ale to, o czym mówię, o tym, że... O. No idźcie, idźcie kurki, idźcie, wszystkie. O tym, że może coś im dorobię na szybkości. Tutaj nie ma kur, bo z nimi to różnie bywa. Chyba nie ma nic. No, więc wszystkie tam są. Nie widać, nie, że 25 było, w takim rogu siedzą. No, no dobra. Także one wszystkie mają, wszystko mają, niech idą spać. Już światło im nie zapalam, no bo wiadomo. Ja jadę się przejechać coś kładem, zobaczyć właśnie, zobaczyć te mięso, może pojadę na pole i co, widzimy się zaraz. Jestem, moi drodzy, naprawdę bardzo ciekawy. Z ilu niosek udało mi się, kurką w zasadzie udało się uzyskać poziom, jakby nieśność na poziomie 41 jajek, bo to naprawdę musi być dobry wynik, także ja liczę kurki nioski i zobaczymy, ile tak naprawdę ich jest. Moi drodzy, także jest 46 niosek, także 41 jajek z 46 niosek. Jest to poziom, taki poziom pokażę wam już. 89%. 89% udało się uzyskać z tylu niosek. Takie 90%, no to już jest naprawdę... Naprawdę ładny wynik. Moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik. Jest to największy wynik. Dotychczasowy to jest rekord. Także na mnie i chyba niosek, bo od tamtego czasu chyba padła mi jedna. Także jest to naprawdę najlepszy mój wynik pod względem procentowym. Także wow, dziękuję wam kurki bardzo. Może dlatego, że ostatnio was tak dotykałem. Także może dlatego. No dobra, także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to łapa w górę oczywiście. Suba na kanał dajcie, jeżeli chcecie zostać tu na dłużej. I oczywiście w komentarzu napiszcie, co chcecie napiszcie. Widzimy się już jutro, do następnego. Siemaneczko. A, no i właśnie, w komentarzu napiszcie mi, ile wy dzisiaj mieliście jajek, bo to jest niezwykle ważne.